Cześć, tu Marek i Rośliny. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem o moich ulubieńcach kwietnia. Powiedzmy roboczo, że są to ulubieńcy miesiąca, ale tak naprawdę jest to lista roślin, które najbardziej mnie w tym miesiącu ucieszyły z różnych przyczyn, o których Wam zaraz powiem. Zapraszam Was na listę. W sumie dawno nie było takiego odcinka, w którym bym tak siedział i gadał z jakąś większą grupą roślin przede mną na stole, dlatego stwierdziłem, że jest to najwyższa pora. Poza tym wczoraj oglądaliśmy taki film, nazywa się Dobrzy Nieznajomi. Ten film jest smutny i tak został ze mną aż do dzisiaj. On opowiada o samotności. Jest teraz na Disneyu, dlatego mi się zareklamował i włączyliśmy. Zupełnie nie wiedziałem, o czym będzie. No i poruszył mnie tak, że stwierdziłem, że dzisiaj muszę zrobić coś naprawdę wesołego, radosnego, żeby się trochę z tej zadumy otrząsnąć. Na szczęście z pomocą przyszły mi roślinki, które chcę Wam dzisiaj pokazać, bo mam tutaj kilka update'ów, kilka radosnych informacji, albo jakichś przynajmniej pozytywnych. Dlatego zacznijmy może od Hoi undulaty, która ostatnio pokazywałem na Instagramie. Kto nie obserwuje, to zachęcam. Wypuściła mi w końcu jakiś większy, ładniejszy liść. Ten tutaj nowy. Już się robi sztywny, więc już większy nie urośnie, ale i tak jest większy niż pozostałe znacznie. Jest to ta undulata od Włodka, którą kiedyś dostałem od niego na urodzinki, więc tym bardziej się cieszę, bo w końcu trochę się wzięła za wzrost. No mam nadzieję, że nie jest to ostatnie jej słowo w tym sezonie, bo naprawdę póki co jest trochę lipa. No ale ogólnie bardzo ją lubię i cieszę się z tego nowego listka. Jak już mówimy o nowych listkach, to kolejna roślina to Hoya Lambi, która też wypuściła taki listek. Pokazywałem go na Instagramie jakiś czas temu w relacji i wtedy jeszcze był miękki, jeszcze był mniejszy niż teraz. Zobaczcie, teraz jest już sztywny, ale rozmiar mnie poraża. Jest po prostu ogromny. W porównaniu do reszty jest no kilka razy większy, jakby liczyć powierzchnię. To jest ona kilka razy większa niż tych poprzednich, co jest naprawdę szokujące. No i tył ma piękny, bo ma te ciemne nerwy, te żyłki takie podbarwione trochę na ciemno. Naprawdę bardzo mi się podoba, jest przepiękna ta hoja. Teraz tym bardziej, tylko zastanawiam się, czy kolejne liście również będą rosły takie ogromne, bo chyba muszę jej zorganizować jakąś podpórkę. To, co tutaj mam, to jest taka tylko prowizorka, żeby się ten pędzik nie złamał, bo naprawdę ten liść jest ciężki. A rośnie ona w terrarium, w którym mam też inne hoje. I teraz jest ona dalej od lampy niż była kiedyś, bo kiedyś rosła w witrynce blisko światła. Wtedy liście były jaśniejsze, one się teraz przyciemniły. Już kiedyś zresztą o tym mówiłem, że te liście się zrobiły ciemniejsze. Teraz to bardziej jeszcze widać. Kiedyś były takie bardziej, no w takim bardziej kolorze jak ta Monstera, powiedzmy. Więc jest zmiana, ma dalej światło, więc dociera go mniej, ale no patrząc po tym liściu w sumie nie narzekam. Więc myślę, że muszę ją tak zostawić w tej odległości, żeby dalej takie piękne, ogromne liście produkowała. Mam nadzieję, że Wam również się podoba, bo ja jestem zakochany. Przepiękna. Naprawdę, cudeńko moje. Ale no ten liść przy głowie, head test. Ja mam dużą głowę, no ale naprawdę, mimo tego, ten liść jest ogromny. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Głównie hoje, ale no nie tylko, bo mam na przykład takiego fikusa. Nie wiem, jak go w ogóle widać w kadrze, bo nie spojrzałem na to tak do końca, ustawiając kamerkę, ale no może tak obniżę. To wtedy zobaczycie, o co chodzi. Jest to Ficus auriculata, który jest już z nami kilka dobrych lat. I ten Ficus to jest taki Ficus, którego kocham i nie lubię jednocześnie, ale bardziej kocham, dlatego cały czas go mamy. Kocham go za to, że ma takie liście. Te liście są trochę warzywne, w takim sensie, że one nie są takie połyskliwe, śliskie, pokryte jakimś woskiem. One są takie warzywne. Ale są jednocześnie bardzo miękkie i przyjemne w dotyku. Naprawdę są cudowne. Ale niestety odpadają na zimę praktycznie. On zawsze ma okres spoczynku, więc jak przychodzi zima,
to zostaje mi sam pień. I teraz te nowe liście pojawiły się w ciągu ostatniego miesiąca, powiedzmy. Zwłaszcza te duże, bo one na początku wyrastają takie mniejsze, a potem jeszcze rosną. I na przykład ten też nie był taki ogromny, a teraz już się zrobił większy. No i ten fikus jest takim drzewem, które troszeczkę z jednej strony spoko całkiem, że tak jest, bo nie zacienia dołem, ale z drugiej strony chciałbym, żeby on jednak coś też wypuścił tutaj niżej, żeby nie był taką palemką. I chciałbym więcej tych liści po prostu. Więc mam pomysł. Kiedyś już robiłem ten eksperyment na hojach i nic z tego nie wyszło, to znaczy jedna hoja Polineura Complex wypuściła pędy, ale nie jestem pewny, czy wynikało to z użycia tej pasty cytokininowej, czy raczej z tego, że po prostu ten jej pęd już był na tyle długi, że się ugiął i siłą rzeczy auksyny po prostu przestały w ten sposób działać i zaczęły pojawiać się nowe stożki wzrostu. Tutaj no, problem jest dosyć poważny, bo ten stożek jest tam wysoko, a ja bym chciał gdzieś tutaj dołem go zagęścić. Dlatego stwierdziłem, że użyję tej pasty, żeby dotrzeć w głąb, to trochę chyba zeskrobiemy. Troszeczkę go skaleczę, tak żeby odkryć zielony kolor pod spodem. Robię to powyżej oczka, bo mam nadzieję, że w tym miejscu to się pobudzi do wzrostu. Nie będę mu żałował tej pasty, dlatego że no i tak póki co do niczego mi się ona nie sprawdziła, w sensie do hoi, więc postanowiłem spróbować na czymś innym, na czym mi zależy, żeby też się rozrosło i zrobię mu takie normalnie duże krople tego w tym miejscu. Jeszcze gdzie indziej też bym chciał spróbować. Spróbujemy w kilku miejscach i zobaczymy, czy coś się tutaj uda. Jeżeli się uda, no to będę przeszczęśliwy. No ten fikus może też, no bo będzie miał więcej liści, więcej chlorofilu, więcej jedzenia dzięki temu. Zobaczymy, czy ta metoda się sprawdzi. To jest mój eksperyment, więc nie wiem. Robię to tak na żywca. Pomyślałem o tym dosłownie przed chwilą, jak chciałem wam pokazać po prostu, że ma takie piękne, duże liście i że go uwielbiam. Ale pomyślałem też, że w sumie można by go trochę jeszcze poprawić. W sensie, żeby był gęstszy. Może jeszcze tutaj spróbujmy. Ja tą skórkę tylko tak zdrapuję, wiecie, nie chcę go mocno skaleczyć. Tylko na tyle, żeby te cytokininy weszły do układu, no bo tak to mogłyby nie przeniknąć przez warstwę tej kory, która się tutaj już wytwarza, powiedzmy, na tym fikusie. Dobra. Nawet nie wziąłem sobie pędzelka, więc tak tylko takie krople tutaj wypuściłem. Potem to poprawię. Ale jeśli chodzi o tego fikusa, Ficus auriculata Everest. Mi się wydaje, że to jest auriculata. Jeszcze się upewnię, napiszę wam dobry opis pod spodem. W sensie na ekranie. No i mam go już ze 3 lata na pewno. Urósł, no ale niestety nie zagęścił się, więc teraz może się to zmieni, ale uwielbiam go i tak. Te jego liście są naprawdę piękne i bardzo miłe w dotyku. Dobra, idziemy dalej od fikusa. Może pokażę tym razem hoję dla odmiany. Tutaj mam hoję, która jest naprawdę ciekawa, dlatego że jest polskim tworem. Jest to hoja Frida, hoja Denisi Frida. Ta hoja Denisi Frida wygląda w ten sposób, ona ma wariegację wewnętrzną. Dosyć teraz u mnie bardziej wyrazistą, bo jak kupiłem sadzonkę, to ona była mała. No i początkowo dosyć słabo rosła, w sensie tak słabo się zabierała za ten wzrost, ale ostatnie liście zaczęła produkować większe i większe i bardziej wybarwione. Więc bardzo się cieszę. Ona jak już się rozkręci, to podobno bardzo sprawnie, szybko rośnie. Często jest z nią problem na zimę,
i trochę zamiera, więc wiele osób odtwarza ją sobie co roku właśnie z takich małych sadzonek i ona zdąży urosnąć, nawet zakwitnąć, także jestem dobrej myśli. Kolejna choja, którą mam od jakiegoś czasu, kupiłem sobie właśnie, żeby się nacieszyć tym sreberkiem, bo mam tutaj choję Polineurę, tyle że tą wersję Broget, czy jakkolwiek się to wymawia, jest to ta wersja srebrna. Myślę, że tutaj w towarzystwie innych roślin jest to dobrze widać. Kupiłem, wydaje mi się, że kupiłem jedną sadzonkę i pociąłem ją na dwie, bo po prostu chciałem sobie od razu zagęścić trochę tą moją produkcję. No i udało mi się, chociaż bardzo długo na to czekałem i w końcu właśnie dlatego się teraz z tego cieszę, bo nie dość, że te nowe liście wyrosły tutaj takie nowe, duże, ładne i srebrzyste, to jeszcze w końcu ta druga sadzonka też wystartowała, bo ta pierwsza już dawno wyrosła, trochę urosła, trochę postała, ale no szła, a ta druga była cały czas kołkiem. A teraz się też ocknęła, chyba poczuła wiosnę i chociaż stoi w witrynce, w ogóle nie widzi okna, ale i tak poczuła i po prostu postanowiła również żyć i rosnąć, więc bardzo się z tego cieszę. Super. Kolejna choja. Wrzuciłem jej zdjęcie również chyba w relację na Instagramie, jak ostatnio podlewałem i widzę, że już nie ma ani grama wody. Ona już ma tyle liści, że w sumie się nie dziwię. Taka pijaczka. To jest choja Priktai, która jest piękna. Mam jeden liść, którego nie lubię, bo jest poparzony, ale jakoś tak teraz się tu ukrywa pod innym, więc w sumie wygląda to lepiej. Natomiast cała ta choja ma piękny kształt, bo ten kształt liści jest taki okrągławy, ale jednak podłużny. No i marginesy tych liści są naprawdę przepiękne. Dodatkowo ona ma splasz, który przy odpowiednim świetle robi się taki różowawy, a margines liści, czyli to obramowanie, jest naprawdę ciemne, więc tak ładnie zamyka to wszystko w środku. Bardzo mi się podoba, no i urosła mi naprawdę sporo ostatnimi czasy. Tutaj też mam taki jeden liść mutant, całkiem spory. To jest liść, który rozpoczyna nowy pęd, więc no, póki co muszę go zostawić w spokoju, żeby sobie rósł i tu za to niestety drugi wyrósł taki trochę pokrzywiony przez to, że tutaj jest właśnie pęd. Ale może się jeszcze trochę naprostuje, bo jest jeszcze miękki. Zobaczymy. Naprawdę jestem z niej bardzo zadowolony, bardzo mi się podoba. Ciężko jest oddać jej urodę na zdjęciach, bo na żywo to wygląda o niebo lepiej. No, dobra, więc to jest choja Priktai. Kolejna roślina to Monstera z Biedronki. Tajka z Biedronki, która stała się bardzo popularnym filmem na moim kanale, bo już ma ponad 65 tysięcy wyświetleń, za co Wam bardzo dziękuję. Dziękuję też za wszystkie subskrypcje. Chciałem Wam powiedzieć dwie rzeczy, bo wcześniej w odcinku, kiedy przesadzałem ją, mówiłem, że chyba z tydzień jej nie będę podlewał, ale jak się okazało, to podłoże moje było na tyle suche, że po jakichś 5 dniach już stwierdziłem, że najwyższa pora jednak troszeczkę to podlać. No i znowu się zrobiło sucho. A ja jednak się boję ze względu na te mocno, no takie dwukolorowe liście, praktycznie half moony, że one się zrobią brzydkie. I tak już tutaj mam jakieś uszkodzenia z podróży i nawet jeszcze ze sklepu, bo już w sklepie były te plamy. Ale z tego zresztą powodu pani, która ją oglądała i nie chciała wziąć, bo stwierdziła, że ma za dużo tego białego i nie będzie jej brała. Ale tutaj rozwija mi się już nowy listek i ten liść idzie. Zaczął się odwijać, więc będzie dobrze. No i ogólnie bardzo się z niej cieszę, będę ją musiał znowu podlać. Zobaczymy, jak dalej będzie szło jej to rośnięcie. Póki co tak się jeszcze średnio trzyma w tym podłożu, no wiadomo, jeszcze się tutaj nie zadomowiła. Ale póki co jestem dobrej myśli. Teraz może czas na coś większego, bo tak omawiam te wszystkie. No wiadomo, odcinek o chojach bez upadku nie ma takiej opcji, prawda? Więc dosypię szybko to naprawię biednej choi Priktai.
biednej hoi priktaj. Jednak mogłem użyć dwóch rąk. Boże. Lepsze to niż kwiaty Medinili, naprawdę. Póki nie lecą kwiaty, to jest ok. Tutaj na szczęście kwiatów nie ma, ale za chwilę będę musiał bardziej uważać, bo przy kolejnych roślinach właśnie te kwiaty są albo będą. Niedługo, znaczy no są już zalążki, ale jeszcze się nie otworzyły. Bardzo liczyłem na to, że już dzisiaj będą otwarte, bo czekam na te kwiaty już długo i codziennie rano patrzę i patrzę i patrzę i nic. No, rozwijają się cały czas powolutku w swoim tempie. Nie będę pośpieszał, no bo i tak nie mam na to żadnego wpływu. Jak postanowi w końcu te kwiaty otworzyć, to postanowi. Jak znam życie, to pewnie zrobi to dzisiaj po nagraniu. No ale cóż, no nie będziemy się gniewać, wrzucę wtedy zdjęcie jeszcze na Instagram, bo naprawdę bardzo się cieszę z tej rośliny. Tak tutaj troszeczkę odsunę, bo mam tu za dużo rzeczy i boję się, że coś przewrócę znowu. To jest hoja, którą dostałem w prezencie od Wicki. Jest to hoja fungi. Tylko wtedy jeszcze była małą roślinką, a teraz jest już całkiem spora i bardzo mnie cieszy. Ta hoja fungi u mnie trafiła na długi czas do łazienki, dlatego że nie mogłem się z niej pozbyć wełnowca, który ją dawno temu zaatakował i po prostu ciągle na niej nawracał. Nie mogłem się go pozbyć opryskami, podlewaniem, niczym. Po prostu zdaliśmy się na ciągłe zmywanie tego, usuwanie ręczne i wszystko wskazuje na to, że chyba się udało, chociaż cały czas patrzę na nią z takim, wiecie, niepokojem, bo boję się, że jeszcze gdzieś tutaj coś jest żywego, bo te opryski i tak stosowałem wszystkie możliwe, ale non-stop i tak się coś pojawiało. Dlatego była cały czas w łazience na parapecie w izolatce i tak jej się tam spodobało, że nie dość, że urosła, to postanowiła zakwitnąć i to nie byle jak, bo ona ma, no tak żeby nie skłamać, na pewno z 6 szypułek kwiatowych. Te tutaj kwiatki są już na ostatnich nogach, że tak powiem, ale na tym pędzie, jak się tak przejdzie dalej, to tutaj jest kolejna szypułka, tutaj jest kolejna szypułka, tutaj jest kolejna szypułka, tutaj jest kolejna szypułka, tutaj też są kwiaty pod tymi liśćmi tutaj ukryte, nie chcę tego dotykać bardziej, żeby nie urwać i jeszcze gdzieś tu w kwiatach, tutaj, tutaj, no po prostu oszalała ta hoja i postanowiła kwitnąć gdzie się tylko da. Jeszcze gdzieś była jakaś szypułka, no ale ogólnie jestem bardzo z tej hoi zadowolony, mimo tego, że miała problemy zdrowotne, to wyszła z tego obronną ręką i postanowiła odwdzięczyć się pięknymi kwiatami. Mam nadzieję, że te kwiaty donosi. Nie kaprysi, rośnie cały czas, muszę ją tylko zawijać, zawijać. O, tutaj na końcu też ma szypułkę. Więc oby tak dalej. No i czekajmy, aż się te kwiaty otworzą. A druga hoja, którą dostałem w prezencie również, też zakwitnie. Po prostu szok, bo w tym samym czasie je wtedy dostałem. I te hoje też kilka razy, no sprzedawałem sadzonki, też podarowywałem. I w końcu tutaj widzę taką już większą szypułkę, która się rozwija, rosną tutaj pąki. Więc bardzo się cieszę, zresztą to nie jest jedyna szypułka, bo jeszcze gdzieś tutaj sobie na tym pędzie chyba gdzieś tutaj jeszcze coś szykowała, jakąś taką małą widziałem gdzieś, a nie, tutaj, tutaj jest taka jeszcze mała szypułka, tak, i jeszcze gdzieś była, więc jak się rozwinie, to również zrobię zdjęcia, no ale ta hoja Finlaysoni też mnie bardzo cieszy, no bo rośnie sobie tutaj też w tej mojej szklarence, w sensie w tej nie witrynce, a w terrarium i właśnie w towarzystwie na przykład hoi Lambi i bardzo chętnie się teraz rozwija, cały czas idzie w górę, teraz te pędy trochę opadły, dlatego że one się opierają na szybach na co dzień. O, tutaj też ma to właśnie te małe pączki. No, jest tego trochę, jest potencjał, że jeszcze jakieś kwiaty zobaczymy. Super. No i kolejne kwiaty na hoi papaszoni. To jest ta moja hoja papaszoni z nasion. To jest roślinka, która mi wyrosła też z nasion w gruzie.
i ona będzie kwitła również, już tutaj ma jedną szypułkę, znaczy te kwiaty to już tak naprawdę już są gotowe do zapylania. Tutaj już się pojawiły kolejne, znaczy szypułka. Ona się też rozkrzewiła, wyrosła, wyrosła i druga gałązka. No, super. Bardzo się cieszę. Pierwszy raz mam kwiaty, które mam na roślinie z własnych kwiatów i nasion. Przynajmniej jeśli chodzi o choje, bo no nie mówimy tutaj o jakichś tam ogrodowych czy innych. Ale jeśli chodzi o choje, no to pierwszy raz. Na szczęście ta choja nie jest jakaś wymagająca, albo nie na szczęście, no ale po prostu nie jest to jakaś choja super wymagająca. Szybko rośnie, szybko kwitnie, jak taki chwast. Więc można szybciej się spodziewać kwiatków. Jeszcze mam tutaj jedną taką malutką niespodziankę, bo była to dla mnie też niespodzianka. Dostałem ją od Klaudii, od której kupowałem kilka roślin i role się czasem odwracają, nie? Zwykle to ona ode mnie, teraz ja od niej. Nawet sobie odkupiłem choję, którą jej sprzedałem sadzonkę, sam zabiłem roślinę mateczną i zostałem bez niej, a później kupiłem sobie od niej małą sadzonkę tej rośliny kiedyś tam, a teraz chciała się jej pozbyć całkowicie i po prostu stwierdziłem, że wezmę też tą dużą. A do tego jeszcze dobrałem sobie coś innego. A tutaj dostałem od niej gratis, który też miał ode mnie, w sensie ja już tego też właśnie nie mam. To jest choja Nicholsonie Satin Ghost. Ta choja Satin Ghost to jest rewersja New Guinea Ghost, czyli srebrnej choi, która zrobiła się znowu zielona, ale dzięki temu całemu procesowi uzyskała taki fajny satynowy połysk na liściach. W tej chwili ten liść jest mokry i tego połysku nie zobaczycie, ale za to można zobaczyć korzonki, które się pojawiły. Wetknąłem ją do innych ukorzenianych choi i zobaczyłem, że już tutaj się pięknie ukorzenia, więc będę musiał pomyśleć o posadzeniu jej do podłoża. Tutaj mam ostatnią roślinę a propos ukorzeniania, a tak naprawdę są to dwie rośliny, bo choja Susuela i choja Ciliata, które miałem od bardzo dawna, urosły spore. Obie niestety prawie mi wykitowały, w sensie no już praktycznie się to stało, chociaż część udało mi się uratować. I wetknąłem do wody takie długie, muszę tutaj jeszcze dokonać jakichś korekt, bo o, dlatego że wetknąłem do wody zarówno takie pędy, które miały liście, jak i takie, które liści nie miały, z nadzieją, że może uda mi się jednak uzyskać jakąś żywą roślinę, no bo było mi szkoda. Z jednej to nie zostało już nic, żaden liść, tylko te pędy, które jak zacząłem ciąć, to się okazało, że są pełne życia, bo były pełne soków. Wszystko było białe, wszystko było zalane, ten sok jest jeszcze wszędzie na tych roślinach, jest pobrudzony. Zresztą o tutaj widać nawet takie białe plamy, to właśnie są szczątki tego, znaczy resztki tego soku. Ale na tej tutaj już widać ładne korzonki. Pięknie się ukorzeniła. Natomiast inne różnie. Tutaj mam ten pęd, który jest goły i niestety od dołu gnije. Więc nie pozostaje mi nic innego jak obciąć tuż pod najbliższym węzłem i zobaczyć, jaki jest tutaj stan. Tutaj sok też płynie, więc będzie jeszcze życie. I też odłożę ją sobie tu na bok, żeby to obeschło, żeby nie wsadzać takiej krwawiącej choi z powrotem do wody. Jednak nie wszystkie te choje, które nie miały liści, tu jest gorzej, obcinam całe to. Po kolorze widzę, że tutaj nie jest dobrze, ale tutaj jest już znowu sok, więc jednak jest szansa, że się czegoś doczekamy. Za chwilę Wam pokażę, dlaczego tak uważam, tylko muszę znaleźć tą odpowiednią gałązkę. Tu mamy kolejną gałązkę, która jeszcze nie ma korzeni, ale no cóż, może jakichś się dorobi. Tutaj zaczynają rosnąć na tym długim pałąku wygiętym. Też tutaj jest jeszcze... No nie wiem, tu chyba też obcinam. Trochę za miękkie to było i trochę śmierdzi.
więc nie będę tego zostawiał. Co ma być, to będzie. Jednak tu, o, zobaczcie. Mam gałązkę, która się ukorzeniła bez liści. Fantastycznie. Więc ją zostawiam w tym, żeby te korzonki nie obumarły. Tutaj te niektóre to mogę sobie poskracać, bo tu niektóre zostały odcięte, niektóre węzły. Po prostu roślina uznała, że i tak nic z tego już nie będzie, więc można się ich pozbyć. I takie są brązowe. Ale o, tutaj też jest dosyć miękki ten. To nie wygląda dobrze. Więc tniemy do pierwszego. Niestety nie. Niestety nie. Prawie jest dobrze, ale jednak nie do końca. O, może tak. Teraz jest ok. Zobaczymy. Jest co ciąć, także na luziku. Tu niestety też jest zgnilizna. A tu już nie będzie. Ok. To jest ta... Nie. To jest ta ukorzeniona. Tutaj mam jeszcze jedną. Też już zaczyna się ukorzeniać. No ogólnie cieszę się, że coś z tego przetrwało i po prostu, że ta choja dalej żyje. Bo było mi ich strasznie szkoda. One są takie włochate. Nie wiem, co się stało. Obie po prostu szlak trafił. Tak naprawdę jednocześnie stały sobie na parapecie i nie wiem, czy tam było za zimno, czy co. Po prostu obie postanowiły nagle umrzeć. Od korzeni, więc może zmarzły. Jak do tego doszło, nie wiem, ale udało mi się pobrać jakieś sadzonki, co jest najważniejsze, i roślina przetrwa, mam nadzieję. To, co pociąłem, muszę zostawić w spokoju, żeby się teraz obsuszyło. No i wtedy wróci z powrotem do wody na matę grzewczą pod lampę. I będziemy czekać. No dobra, to chyba tyle w tym odcinku, bo powiedziałem już chyba o wszystkich. Tak mi się wydaje, że powiedziałem o wszystkich. Bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję, komentarze. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy macie jakieś w tym miesiącu sukcesy, czy coś wam się udało, coś wam ruszyło, jakieś kołki oporne, jakieś rośliny się ukorzeniły, albo po prostu nadal żyją, bo z tego też się trzeba cieszyć. Na przykład moja Medinilla nadal ma 4 kwiatostany, żadnego nie zrzuciła, ale jeszcze żaden kwiat się nie otworzył, więc czekamy. Pokażę wam, jak się to stanie. A na koniec chcę jeszcze bardzo podziękować patronom za wspieranie mojego kanału. Jeżeli ktoś chciałby zostać patronem, to zapraszam na Patronite. Można też wejść na Buy Coffee, bo tam nie trzeba się do niczego zobowiązywać. A poza tym jeszcze powiem wam, że zacząłem uczyć się tworzenia stron internetowych, no bo stwierdziłem, że już najwyższa pora, żeby założyć też swoją stronę. Póki co jeszcze raczkuję, ale idę w dobrym kierunku. No dobra, to tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach albo na Instagramie.